Historia muzyki polskiej. Romantyzm 1795-1850 według Zofii Hechlińskiej. Publikacja pod redakcją Stefana Sutkowskiego. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Witam Państwa, Wojciech Włodarczyk. Życie muzyczne na ziemiach polskich w XIX wieku uzależnione było w szczególnie silnym stopniu od warunków politycznych i ekonomicznych. Zmieniały się one na przestrzeni interesującego nas półwiecza. W 1795 roku Polska straciła ostatecznie niepodległość i została podzielona między trzech zaborców – Rosję, Prusy i Austrię. Zmianom ulegały granice zaborów. Spośród większych ośrodków miejskich dawnej Rzeczypospolitej najwcześniej dostał się pod zabór austriacki Lwów w 1772 roku. Lwów pozostawał w zaborze austriackim aż do uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wilno zostało włączone do Rosji po trzecim zaborze Polski w 1795 roku. Pozostawało pod obcym protektoratem również do roku 1918. Poznań znalazł się w zaborze pruskim po drugim rozbiorze Polski, rok 1793, a Warszawa po trzecim. Natomiast Kraków również po trzecim w zaborze austriackim. Ten stan rzeczy nie trwał długo. W 1807 roku w wyniku zwycięstw Napoleona utworzono z ziem drugiego i trzeciego rozbioru pruskiego niewielkie, sprzymierzone z Francją państwo polskie pod nazwą Księstwo Warszawskie. Przyłączono do niego w 1809 roku część ziem zaboru austriackiego wraz z Krakowem. Po upadku Napoleona nastąpiły dalsze zmiany. W wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku Księstwo Warszawskie przestało istnieć. Powstało natomiast tak zwane Królestwo Polskie z Warszawą jako stolicą i rosyjskim carem jako królem Polski. Utworzono wprawdzie polski rząd, który administrował krajem, ale faktycznym władcą był brat cara, wielki książę Konstanty. Z kolei zachodnie ziemie Księstwa Warszawskiego przyłączono do Prus i utworzono z nich tak zwane Wielkie Księstwo Poznańskie. Z zaboru austriackiego wydzielono Kraków jako wolne miasto pozostające pod kontrolą trzech mocarstw – Austrii, Rosji i Prus. Taki status miał Kraków do 1846 roku, kiedy to po stłumieniu rewolucji krakowskiej został wcielony do Austrii. Królestwo Polskie formalnie istniało przez cały XIX wiek, ale po upadku powstania listopadowego, lata 1830-1831, które wybuchło w zaborze rosyjskim, jego autonomia została de facto zniesiona. Nastąpił okres represji i terroru oraz gwałtowna pauperyzacja społeczeństwa polskiego. Za udział w powstaniu konfiskowano majątki Polaków. Na społeczeństwo polskie nałożono ogromną kontrybucję na rzecz Rosji. Ponadto po powstaniu rzesze jego uczestników udały się na emigrację w obawie przed represjami carskimi. Dążyli głównie do Francji, gdzie w latach 30. i 40. XIX wieku skupiło się polskie życie umysłowe i artystyczne. Tym samym kraj w znacznym stopniu został pozbawiony swojej elity intelektualno-artystycznej. Na początku XIX wieku dominował jeszcze w Polsce ustrój feudalny. Przemiany ustrojowe zaczynały dopiero nieśmiało raczkować. Mieszczaństwo było słabe ekonomicznie i liczebnie. Brakowało bogatej burżuazji, a magnateria i szlachta uległy w znacznym stopniu zubożeniu. Instytucje życia muzycznego, które w Europie Zachodniej działały w sposób nieprzerwany, stale się rozwijając, na ziemiach polskich powstawały na ogół w wyniku inicjatyw społecznych stosunkowo niewielkich grup. Gromadzone na ten cel środki były zazwyczaj niewystarczające dla zapewnienia ich dłuższej działalności. Jedyną instytucją życia muzycznego, działającą niemal nieprzerwanie przez cały okres zaborów, był Teatr Narodowy w Warszawie. Jego nazwę po powstaniu listopadowym władze zmieniły na Teatr Wielki. Przedstawienia operowe w XIX wieku odbywały się przede wszystkim w miejskich teatrach. Były także dawane przez wędrowne trupy operowe w przystosowanych do tego celu salach. Teatry operowe
jako najstarsze publiczne instytucje muzyczne zajmowały ważne miejsce w ówczesnej kulturze europejskiej. Polskie życie operowe w pierwszej połowie XIX wieku, mimo podziału kraju na zabory, wykazywało ścisłe powiązania poszczególnych ośrodków. Sceny teatralne utrzymywały kontakty przejawiające się m.in. w wymianie repertuaru i artystów. Scena warszawska pełniła rolę wiodącą. Jej repertuar przejmowany był w mniejszym lub większym stopniu przez teatry innych miast. Pamiętać jednak trzeba, że losy tych teatrów różniły się zależnie od sytuacji politycznej w poszczególnych zaborach. Po upadku niepodległości Teatr Narodowy w Warszawie pozbawiony został stałego wsparcia finansowego i musiał się utrzymywać wyłącznie z dochodów płynących ze sprzedaży biletów. To z kolei wpłynęło na politykę repertuarową, która musiała być tak konstruowana, aby zapewnić jak najliczniejszą widownię. Publiczność operową stanowiła głównie szlachta, właściciele kamienic, kupcy, tworząca się wówczas inteligencja, a także niemieccy w okresie pruskim, a po 1815 roku rosyjscy urzędnicy i wojskowi. Potencjalne audytorium teatru było stosunkowo niewielkie, przynajmniej na początku XIX wieku. Liczebność ludności miasta w tym okresie nie dochodziła do 100 tysięcy mieszkańców. Repertuar musiał być zróżnicowany, dostosowany do często niewybrednych gustów szerszego kręgu widzów. Opery kompozytorów polskich cieszyły się szczególną popularnością. Wiązało się to ze specyficzną sytuacją Polski, pozbawionej samoistnego bytu państwowego, a także z właściwym całej Europie dążeniem do podkreślania specyfiki narodowej w związku z wykształcaniem się w owym czasie nowoczesnego pojęcia właśnie narodu. Na kształt repertuaru miała wpływ także cenzura, działająca zarówno w czasach pruskich, jak i rosyjskich. Każde przedstawienie musiało uzyskać jej akceptację. Lwów był drugim po Warszawie ośrodkiem o stosunkowo dużej aktywności. Pierwszy stały teatr powstał we Lwowie w 1776 roku, po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy miasto zostało przyłączone do Austrii. Teatr lwowski dzielił się na dwie sceny, austriacką i polską, które miały wspólną orkiestrę, chór i częściowo solistów. Sceną polską kierował w latach 1800-1842 Jan Nepomucen Kamiński. W pewne ściśle określone dni odbywały się przedstawienia austriackie, w inne – polskie. Dzięki działalności tego teatru publiczność Lwowa miała możliwość poznawania wybitnych dzieł operowych. Przede wszystkim Mozarta, którego liczne opery były wielokrotnie wystawiane we Lwowie. Opery polskie pojawiały się we Lwowie stosunkowo rzadko.
Wystawiano jednak w interesującym nas półwieczu wiele oper Karola Krupińskiego i Józefa Elsnera. W porównaniu z teatrami innych miast polskich, w których przeważał lżejszy repertuar muzyczny, repertuar Teatru Lwowskiego był bardziej ambitny. W Krakowie w latach 1795-1809 działał Teatr Austriacki. Wystawiał on przede wszystkim komedie opery, ale wśród nielicznych oper znalazły się dzieła wybitne, m.in. opery Mozarta i Haydna. Na kształt repertuaru operowego wykonywanego w Krakowie duży wpływ wywarły natomiast występy gościnne zespołów polskich i obcych. W 1809 roku po włączeniu Krakowa do Księstwa Warszawskiego miały tam miejsce występy gościnne warszawskiego zespołu bogusławskiego. Prezentował on repertuar sceny stołecznej, głównie utwory kompozytorów polskich. Wszystkie przedstawienia cieszyły się ogromną frekwencją. Najwięcej widzów ściągały przedstawienia oper polskich. Drugim ważnym polskim zespołem, który trzykrotnie gościł w Krakowie w latach 1820, 1824 i 1829, był zespół Jana Nepomucena Kamińskiego ze Lwowa. Wystawiał on również opery Elsnera i Kurpińskiego. Kraków odwiedzały także liczne zespoły obce, przede wszystkim niemieckie, głównie w latach 1820-1843. W Poznaniu istniał stały teatr niemiecki, który między innymi wystawiał opery. Scena polska powstała dopiero w 1843 roku i działała zaledwie przez kilka miesięcy. Jej repertuar opierał się głównie na utworach o charakterze rozrywkowym. Znalazła się w nim jednak opera Jana Stefaniego Krakowiacy i Górale, bardzo oczekiwana przez publiczność polską. Scena polska wkrótce przestała istnieć, nie miała bowiem powodzenia wśród Polaków z uwagi na, niestety, niski poziom wykonawczy. W latach 1800-1823 10 razy występował w Poznaniu zespół Teatru Narodowego z Warszawy, przedstawiając repertuar wystawiany w stolicy. Rewolucja 1848 roku doprowadziła do wyraźnego podziału ludności na polską i niemiecką. Życie kulturalne, w tym muzyczne, obu społeczności zaczęło się wyraźnie rozdzielać i stopniowo ulegało całkowitej separacji. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Historia muzyki polskiej jest dostępna bezpłatnie w formie e-booków na stronie www.nck.pl.